nie muszę przedstawiać pana Lecha Kępińskiego, który od samego początku jest organizatorem tych rajdów, zresztą znany działacz Towarzystwa Przyjaciół Kąpielowskiego Parku Narodowego, ale chciałbym państwu ogłosić kilka ważnych komunikatów. No tak, tutaj gościmy pana starostę, wiele znamienitych mieszkańców naszej gminy, zresztą gości również. Wszystkich serdecznie witamy, drodzy państwo. Cieszę się, że tak licznie się tutaj zebraliśmy i tworzymy bardzo widowiskową grupę. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mile wspominać. Ciężko. Cześć i czołem, do zobaczenia na Polanie. Na zakręcie, za chwileczkę będą. To jest już 12 rajd rowerowy organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Parku Kampinoskiego. Przyjeżdżają tu rowerzyści z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, ale też z Warszawy, z różnych okolic. Także jest piękna dziś pogoda, bo jest nie za ciepło, a też nie za zimno. Deszcz nie pada, wspaniałe warunki do jazdy rowerowej. Liczna grupa cyklistów, także myślę, że udana impreza. Za chwilę udajemy się na Polanę Lipkowską i tam będzie zakończenie rajdu. Jest to znakomita forma edukacji, zwłaszcza dla młodzieży, dla dzieci, bo jest sporo młodzieży, dzieci. Wszyscy są wyposażeni właśnie w takie odblaskowe kamizelki, które wykorzystujemy tu podczas rajdu, ale można je również wykorzystywać podczas wycieczek, które rowerzyści robią w ciągu roku. Witamy serdecznie. Jak wrażenia poradzi? Och, rewelacyjnie. Dobrze się jechało. Dzielna córka pedałowała całą drogę w piachu, w wodzie, w błocie. Ile trasa ma lat? 10. Ale drobinka, malutka, ale dała radę.
Dzień dobry Państwu, Marek Wojanowicz, Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego. Witamy serdecznie na 12. Kampinoskim Rajdzie i chciałem tutaj oddać głos i przedstawić Pana Prezesa Wiatra, który jest głównym sponsorem jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Panie Prezesie, bardzo proszę o kilka słów dla tutaj mieszkańców gminy. Dzień dobry Państwu, z wielką przyjemnością dołączyliśmy się do w pewnym sensie jubileuszego 12. Rajdu. W tym roku Narodowy Fundusz obchodzi 20-lecie, Park 50-lecie, a więc czcimy okrągłe, fajne rocznice i myślę, że przy tej pięknej aurze jest fajnie, jeżeli możemy spotkać się tak dużą grupą, a przy okazji, oczywiście jest to rajd dla zdrowia, ale przy okazji można omówić pewne sprawy związane z edukacją ekologiczną, z możliwością finansowania różnych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody, jak też innych działań, które zarówno upiększają tę okolicę, jak też pozwalają żyć w warunkach bardziej estetycznych i lżej, łatwiej żyć, korzystać z różnych dóbr cywilizacyjnych. Czym zajmuje się na co dzień Narodowy Fundusz, finansując różnego typu przedsięwzięcia proekologiczne? Tak jak powiedziałem na początku, głównym sponsorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale sponsorami oczywiście jest też Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, oczywiście Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego, gmina Stare Babice, gmina Izabelin, dzielnica Wola, dzielnica Bemowo, dzielnica Bielany. To są główni nasi sponsorzy, oczywiście patronat honorowy naszej imprezę objęła, tak jak co roku, pani prezydent Gronkiewicz-Walc, która też ufundowała nagrody. W konkursie sprawności rowerowej jest ufundowany puchar przez komendanta stołecznego policji pana Adama Mulazo. Puchar ten ze względów zawodowych będzie wręczać komendant Andrzej Kraska z Komendy Powiatowej tutaj w Starych Babicach. Rajd przebiegał bardzo sprawnie, bardzo spokojnie. No niemniej jednak zawsze jakieś rzeczy się zdarzają. Pierwsza wywrotka zdarzyła się dosłownie na odcinku 500 metrów od Urzędu Gminy na ulicy Sienkiewicza. No, młoda dziewczynka, kilkunastoletnia, zraniła sobie nogę, musiała się wycofać, na szczęście blisko domu, więc bez problemu dojechała. Z kolei w innych punktach jesteśmy po bardzo deszczowej pogodzie. Wczoraj była wielka ulewa, więc były odcinki bardzo mokre z kałużami, więc to stwarzało pewne trudności. Poza tym dwóch młodzieńców, jeden 7-letni, drugi 8-letni, pojechali trochę inną trasą i mamy się tutaj denerwowały, ale się po krótkim czasie odnaleźli, także wszystko dobrze się skończyło. Można powiedzieć, że cały rajd był bardzo dobrze zorganizowany, świetna atmosfera i zaangażowanie i organizatorów, i wszystkich uczestników rajdu, także sukces. Zapraszamy oczywiście za rok, tutaj pan dyrektor mi podpowiada. I nie żałuję, ten kto nie startował, proszę Państwa. Brawo dla Maćka. Od Seremak, brawo, z Babic. Brawo Piotrek. 17-latek, proszę Państwa, brawo, gratulacje. Jest dla bezpieczeństwa jest kask rowerowy i plecak rowerowy, także żebyś też mógł z tego bezpieczeństwa. Brawo dla Piotra, brawo serdeczne wielkie. I trzecie miejsce, proszę Państwa. Norbert Miąska z Babic, brawo, Babica górę dzisiaj, brawo, świetnie. No widać, że bezpiecznie chłopaki jeżdżą, wspaniała. No, brawo serdeczne, gratulacje.